Witamy z restauracji pod Sosnami. Przedstawiam Wam legendy strachowickiego rocka. Andrzej i Miłosz, przedstawcie się. Andrzej, wszyscy Was znają. No, ale... w zasadzie tak, Miłosz, miły. No słuchajcie, planujemy imprezę w piątek. Co zagracie? Co zagracie i w ogóle powiedzcie o zespole na początku może. Tak będzie lepiej, nie? No to ja zacznę. Kapela nasza nazywa się Agamian. Dlaczego taka nazwa? Nie będziemy o tym mówić, bo to za długa historia. No, ale ładnie brzmi. Ładnie brzmi. No i tak trwamy przy tej nazwie. Mamy skład trzyosobowy, czyli ja na klawiszach, Andrzej gitary i no, z całą pewnością najlepszy młody głos Starachowic obecnie, czyli Kasia Gęborek. To co zagramy? Zagramy bardzo fajne piosenki. Od polskiego rocka poczynając przez jakieś klimaty soulowo, leciutko jazzujące może, ponieważ Kasia to jednak głos bardziej amerykański niż polski. No i tak byśmy sobie pograli Unplugged, czyli bez prądu. A potem jak się troszkę towarzystwo zaogni, to podłączymy się do prądu i rozkręcimy towarzystwo. Klimat taneczny jak najbardziej, ale żeby to było troszeczkę z pazurem rockowym i z takim zacięciem popowym bardziej, prawda? Niekoniecznie jesteśmy zwolennikami utworów niestety disco polo. No niekoniecznie. Ale jak trzeba, brawo, też brawo, też potrafimy. No, tak słuchajcie, bo tak przerwał disco polo, bo sobie myślałem, jakie są gusty Starachowicza. Ja jestem od niedawna w Starach 10 miesięcy, tak się bałem, wszyscy mnie przestrzegali, nie, tu tylko disco polo, ona tu jest, tańczy, nie? Okazało się, puściliśmy taką muzykę w piątek, czyli jednak, czy gusty się zmieniły, czy nigdy tak nie było? Czy to była tylko taka plotka, że tu można tylko grać festyny, muzykę do kiełbasy, nic ambitniejszego? Muzyka disco polo ma to do siebie, że po prostu nie wymaga ani myślenia, ani niczego, po prostu ona ma służyć... Czyli po prostu, jeżeli jest piątek, czy jest weekend, po prostu chcemy się wyłączyć, chcemy po prostu nie myśleć o całym tygodniu, no więc idziemy sobie po prostu poskakać i tak dalej. To po prostu, a to jest wiadomo, że proste, nie wymagające jakieś tam zaangażowanie i tak dalej. Natomiast utwory te ambitniejsze, no, polski rock zwłaszcza, no na pewno w każdym wywołuje jakieś emocje, no bo każdy ma jakieś wspomnienia związane z tym, że słuchał, no tak, Niepoczewka, Jolka i tak dalej. Autobiografia, no to nasze czasy przecież, nie? To już jest kanon muzyki. No to na pewno to jest klasyka. Mały hotel w jakiejś dziurze pod Warszawą. Zanurzony był w spokojnym śnie. Na piątek zaczynamy o 21, tak? Tak. Kończymy do białego rana. Jasne. Dopóki się będziecie bawić. Dzięki, pozdrawiamy.